Stan kadrowy, jesteśmy na dobrej drodze, by optymalnie przygotować się. Uwaga, Ivi Lopez, pierwsza próba strzału tuż nad poprzeczką, hiszpański pomocnik nie musiał. Dobrze odzyskujemy, dobre tutaj podwojenie, wręcz potrojenie w naszym bloku defensywnym. No i teraz okazja do kontrataku, jest Ivi Lopez, lewe skrzydło. No i co? I teraz czy padnie z tego bramka? Ach, minimalnie pomylił się Żarko Udovičić. Bardzo było blisko, by tę piłkę zmieścić. To zdaje się Awodzia przeszkadzał tutaj naszemu hiszpańskiemu zawodnikowi. No teraz Gutkowskis, było blisko, było niebezpiecznie. Ale zdaje się, że uniesiona chorągiew dla Tirolu, ale to bardziej sytuacja wynikająca z przypadku. I teraz jeszcze jedno podanie za plec naszej obrony, ale też czujnie tutaj Vladan Kovacevic. Akcja prawym skrzydłem drużyny Tirolu. Uwaga, pierwsze uderzenie na naszą bramkę, ale bardzo niecelny. Odprowadził tylko piłkę wzrokiem Vladan Kovacevic. Uwaga, Viori. Pole karne Rakowa, no wystawił tutaj nogę Marcin Cebula i chyba tak, chyba zakwalifikował to zagranie jako faul sędzia. Uwaga, no i co broni Kovacevic, ale niezbyt szczęśliwie dopadł do piłki jeszcze Vrioni, no i niestety otwiera wynik tego spotkania, dobijając piłkę do naszej siatki. 21 minuta i Tirol prowadzi 1-0. Bulis, Kovacevic. No i teraz stracimy bramkę. Błąd w naszej defensywie i jest 26 minuta. 2-0 dla Kovacevic. Dalekie wybicie w poszukiwaniu tutaj Andrzeja Niewulisa, który został po tym stałym fragmencie. No tutaj sygnalizowali też nasi piłkarze, że był chyba faul na Andrzeju, no ale nie orzekł tak arbiter. Arsenić do Iwiego, charakterystyczne takie zagranie, przepuszczenie sobie piłki przez Iwiego Lopeza, jest na lewej stronie już pokazany do podania Udovičić, ten w pole karne, no i co? I tutaj było blisko, ale czujny w bramce Orzegowicz. Odzyskujemy, konkretnie Papanikolaou, tutaj przedarł się przebojem grecki pomocnik, interwencja na przedpolu Orzegowicza, Cebula, no i ta piłka nie wpadła do bramki, chociaż było bardzo, bardzo blisko, byśmy zdobyli pierwszego gola w dzisiejszym spotkaniu. Karundiciowi, uwaga, niebezpiecznie pod naszą bramką, ale ten strzał niecelny. Trzymaliśmy się przy piłce. No jest wspomniany długość. Proszę zobaczyć, jaka szybkość tego zawodnika. Wodzia nie miał tutaj szans. Jest Musiolik. Odwrócił się z piłką. Sebastian Musiolik. Co za bramka Sebastiana Musiolika. Strzał lewą nogą w samo okienko. No chyba pozazdrościł trochę Patrykowi Kunowi tego gola z Szachtarem Donieck. Mamy pierwszą bramkę w dzisiejszym meczu dla Rakowa Częstochowa. Odzyskał piłkę Igor Sapała, podłącza się Patryk Kun, rozpędzony Patryk, myślę, że niewielu zawodników na boisku byłoby w stanie go tutaj wyprzedzić i powstrzymać, no i co? No i mamy bramkę i wyrównanie, 2-2, Dawid Tijanić trafia głową do siatki Tirolu. Że nie z dystansu, poszukał tutaj Fabien Koch, oznaczony numerem 24 strzału w tym cyklu. No ale teraz trzeba wracać, okazja dla drużyny Tirolu na groźny kontratak. No i niestety kończy się to bramką, skupienie na twarzy Igora, no i zobaczymy, jak to się uda rozwiązać. Igor Sapała z rzutu wolnego bezpośrednio, jeszcze rykoszet, ale łapie piłkę bramkarz Tirolu. No nacisnął tutaj pressingiem rywala Kuba Arak i mamy okazję 3-1. Kuba Arak kontra bramkarz Tirolu i mamy bramkę wyrównującą. Po raz kolejny doprowadzamy do remisu. A na listę strzelców wpisuje się Jakub Arak. Tijanić.
Kolejny pojedynek biegowy na prawym skrzydlach. Bliski tutaj strzału był Kuba Arak. Zaczniemy od rzutu rożnego. Jest to jedna z wielu turystycznych miejscowości na mapie tego regionu. No i co? I teraz Kuba Arak ponownie poszedł w powietrzu, ale... I spokojnie łapie piłkę Kacper Trelowski. Nic nie doliczył arbiter, zakończył równo z 90. minutą, zatem remisujemy dziś 3-3 z drużyną WSG Tirol.